Cześć, tu Madzia, za mną jest Aga. Jestem! I my gramy w Moving Out 2. Przed nami, słuchajcie, zostały tylko 3 poziomy, więc prawdopodobnie dzisiaj już wreszcie kończymy ten interes. Patrz, paczkę mam dla ciebie z butami! Dobrze, reflektuję. Super. Dobra, lecimy tutaj. Może być ciekawe z tą mordą, nie? Tak, może będziemy tam coś wrzucać. Jeszcze tylko 2 poziomy i skończyliśmy. Jesteśmy tak blisko, że wręcz czuję smak tego sukcesu. Po prostu stoisz obok cukierka z wyciągniętym językiem i ten sukces smakuje naprawdę słodko, uwierz mi. No, patrz, 8, no, 12. Tak jakby wychodziło, że wrzucanie. No dobra, czas na przeprowadzkę. Zobaczymy. Tak. To tu dają. Czy to nie wydaje ci się trochę dziwne? Masz na myśli ten niepotrzebnie skomplikowany mechanizm, który ciągle próbuje cię zabić? Nawet jeśli musisz ocalić tylko jeden przedmiot? Tak, właśnie to. Właściwie nic mnie już nie zaskakuje. Co to jest? Jezu. Dobra, Aga, ja wiem, my będziemy jedną rzecz targać, żeby ją dotargać do finału, że tak powiem. Jedną rzecz? A może i nie jedną? Nie, to nie jest to, co my, pamiętasz, Rogala targały. Ja nie wiem. My targamy to, co za nami. No ale co? Co ja mam sobie wziąć? Dobra, co ty chcesz? Ja biorę ciastko. O, ja biorę ciastko i idę tu, to... Tu byłam. Ja? Biorę walizku. Czekaj, poczekam. Poczekam, mi się nie śpieszy. Dobra, już mi się... Ej, ukradli mi! To za chamstwo bezczelne. Bo cię jedzie! Nie zauważyłeś, że cię jedzie? Jedzie trochę! Czekaj, teraz ja muszę... Ej, ukradła mi Madzia! Aga, ty byś przyszła do mnie, bo ja tu mam problemy mentalne. Ale Madzia to kradnie! Na samym finale mnie ubiło, bo ty nie możesz tym dotknąć tej... Ej, no! I co, ja mam teraz wracać? No chyba tak. O, Madzia! To ja już wiem, dlaczego tu jest tak mało czasu i nie podoba mi się to. Dobra, wzięłam to. Idę z tym. Ale mam oczopląs. No nie, Madzia! O, ale jest tu, widzisz? Zabieraj to. Nie. Ty, to ja wiem. Ja to zostawiam twoje. Dobra, idź sobie tam, ja idę. Wezmę nam, wiesz co, przytargam ze 2 może. O. Madzia, to jest straszne. A, urwało. Dobra, idę. W razie W włączymy sobie tryb łatwy. Patrz. Mam! Już prawie! Jakie już prawie tej? To wrzuciłam? Dobra, jedno jest. Aga, chodź tu po ten. Wrzucam. A jak ja mam wyjść? No zaraz to opadnie ci. Jak nie? To co? A ja? Jest? A ty? A ja? A co? Madzia? Aga, tam nie masz jakiego tududu? O, tu się złap, tu! O Jezu. Dobra, ty idź, ja idę. To takie buty. No i znowu mi ukradła tam, gdzie nie trzeba, co za kłamliwe i bezczelne te. Dobra, o Jezu! No nie, kradziejstwo. Kłamce bezczelne. Wrzuciłam, dobra. Idę z następnym. Dojechałam! Ale jazda! Mamy 3, a ile miałyśmy zanieść tak łącznie? Nie wiem, 8? 2? A gdzie to, wiesz co? 2 tylko? No, śmiem wątpić, że 2. Ale nadzieja matką głupich, nie? Dobra, no, a, dobra, no, dobra, nie. Dobra, dam radę, jestem. Ja idę. Ale nam zrobili. Ej, urwało. Ukradli ci, urwali. Mam. Czekaj, ja usiłuję dojść. Ja usiłuję. Jak za wolno? Nie, to chyba 8, Madzia, musimy, ale prawie zrobiłyśmy. Tylko my nie wiedziały, o co chodzi. Prawie 3 dały i prawie, no. Tak, mi się wydaje, że... Ile tu piszę? 8. 8, tak. My to zrobimy, Madzia, tylko musimy... Tak, do środka ja ci będę przynosić. My musimy, tryb wspomagany po pierwsze sobie zrobimy. Myślisz? No, oczywiście. No, bo to jest już za trudne dla nas, za trudne. Jest. To jest finalny odcinek, można nam więcej. No ja wychodzę z takiego założenia. Tak. Ile? Raz przez przypadek miałyśmy ten tryb łatwy, tylko dlatego, że ja nie ogarnęłam, prawda? No. Dobra, bierę. I co dobra. Teraz na tym wspomaganym będzie? Nie wiem, może więcej czasu może mamy. Może nam jebka, czekaj, sprawdzamy. Tak, że ciebie nie zabije. Nie, że nie nam... Ej, urwało mi znowu. A nie, urywa? Urywa, ale... Mnie też. Dobra. No.
Ważne, żeby tutaj dojść, wiesz? Tak, ale ja rzuciłam, nie. Po co ty rzucasz? A nie wiem. Dobra, jedno jest. Tudu! Dobra, dwa. A, jej! Się nie zamyka, Madzia. Co ci się nie robi? Nie zamyka się. Co ci się nie zamyka? Te takie czerwone drzwi. Jak? Oczywiście, że się zamykają. A mi się nie zamknęły. Bo wpadłaś wtedy, kiedy ich nie było. Dobra, Madzia, ja ci tu rzucam, dobra? U mnie są, o, widzisz? Dobra, rzucę je. I ty będę... będziesz brała ze środka. O, dobra, i ja sobie o tędy wrócę, patrz, o, jak fajnie. Tak. Widzisz, cooperation! Collaboration! Ostatnio nam ktoś proponował, żebyśmy nagrały i tekstu, przecież ja to z Wojtkiem nagrywałam. Ja pamiętam, no. A ty z Tomkiem i ja też to oglądałam i ciebie, i Tomka, i siebie. Było niezłe collaboration. A kto był książką? U nas? A, nie pamiętam. My na książkę mówiliśmy Tomek. Tak? A ogólnie odkurzacz? Czekaj, czy to byłaś ty? Nie, czekaj. U was to byłam ja! Gdzie moje pudło? No, Are you normal, Tej? U nas tym książką to był Wojtek i ciągle nam przeszkadzał. Jak mieliśmy... Jak to Wojtek? Tak. No i było collaboration. Wojtek! Proszę. I wiesz co, na tych, na tych nie ma kolców, wiesz? Na ścianach. A rzeczywiście. Teraz i nam nie kradnie. No tak mi się właśnie wydaje, że tyle razy, co ja już powinnam to dotknąć. Dobra, mamy 8 zrobione. Dobrze. Ale patrz, ile jeszcze czasu nam zostało przez... A co ci zabrakło? Co ci zabrakło? No patrz, drogę zmniejszyli. A tu? Co to ma być? Nie wiem, co za cyrk? Dziwne collaboration. Dobra, ja muszę teraz czekać, aż to przejdzie i ja mam chwilę czasu, żeby tam dojść. Chyba zanim mi znowu te słupki wyrosną, tak? O, i znowu słupki wyrosły, ja pojadę ze słupkami sobie. No patrz, jak ładnie stoję. Patrz, jak ładnie stoję, no tak. Patrz, Madzia, ile ci przyniosłem. No, ile ty mi teraz tego natargasz? O, widzisz. Zaraz pomożesz mi to targać wszystko pewnie. Bo ci zabraknie tam. Dobra, mam. I znowu ze słupkami jadę. Jest w ogóle taka czekolada w takie słupki. Słupki? Daj mi. O, a, daj zapomniałam, mi. Że może przeskoczyć tej. Daj mi. Ale ja i tak ładnie jadę, wyglądam wtedy uroczo. No a co, może powiesz, że nie? No tak, ten but ładnie się pomponuje. Ja sobie sama utrudnienie zrobiłam w grze, wiesz? Bo teraz no poziom tak. Wyszedł tak łatwy. Co, już więcej nie ma? Są. Czego ty mi nie tak mi tego? Auć. Myślałam, że... Aha, dobra, idę dobra, dalej. To ja czekam, ty umiesz to nosić. Tak, jadę. O! Powiedziałaś coś, Macie? Nie, nie, ja patrzę, jak tam czas miga. Ładnie. Czemu mi stąd? O! Dobra, biorę. Ej, to nam rzeczy zabraknie, tak jesteśmy pro elo. Jadę. Pewnie i tak. Ty to umiesz, proszę. Dobra, dawaj ciachu, ty ja to idę. Umiesz. No bo ja nie umiem. Czemu ja nie wpadłam na pomysł, że to trzeba przeskakiwać? Nie mam bladego pojęcia. Ej, gdzie mi... Tutaj to jest? O, o. A czemu próbuj dalej? A, nie tak dla przykładu pewnie. Nie, no mamy 14, tam było 8, a łącznie chyba 16? Aha. Nie wiem, dobrze nam idzie tam. Dobrze nam idzie. Ej, no właśnie tam. Dobra, poszło. Ale drogę nam zabrali, to jest w ogóle hit. No, że tak zmieniło się nagle, nie? Tak. Ej, chyba mamy już ten, będą drogę znowu chyba zmieniać, wiesz? Mówisz? No bo zamknęli tam, więc tak jakbyśmy normę wyrobiły. Patrz, ile tu rzeczy. Ja idę sobie. O nie, uderzyło mnie. O, tu zapatrzyłam na ciebie. Już tak ładnie wygląda, patrz, droga. O, dobra, już otworzyli drogę. O. Nie wiem czemu za pierwszym razem czasami nam nie wychodzi, bo my nie wiemy do końca, znaczy, co się widziałyśmy, nie, ale też wprawić się w to, tak? Tak. Żeby naumieć się przechodzić. Ej, a tu wypada? Czemu tu wypada? Co ci wypada? No patrz, ty wrzucasz tam, a tutaj wypada. A, bo to może wiesz co, chodzi o to, że my mamy największy przerzut zrobić. Nie wiem, jakieś takie dziwne. Kurde. A no faktycznie, że wypada, teraz zauważyłam. No. Wkładasz i wypada tu u mnie. Cio. O. Jadę sobie do ciebie. A ja mogę tam wskoczyć i wrócić? Patrz, prawie. A może to z drugiej strony? Idę sprawdzić. Ty chcesz tam wpaść? Czekaj, będę cię łapać. Ja stoję.
Tylko ciekaw jestem, czy się da? Nie, tu jest blokada. My! Aj, umarło mi się. Ja! Padłam. Aha, tam jesteś, okej. Okay. Jadę. Dobra, już tylko dwie minutki nam zostało. Ukradło. O! Czego oni tam się aż tak cieszą? No, że dostarczamy paczki. Ej, no, no właśnie tam. Ej, patrz, czasami mi się tak zamknie, że już nie mogę przejść, iść, no? Muszę iść od nowa. O. Dobra, teraz ja idę. O, zamknięte było. Dobra, sio. Ło! Wpadłaś na mnie ty. Czekaj, mi się wydawało. Czekaj. Tu. Ej, nie to chciałam złapać. A co chciałaś? Nie wydawało mi się, że tam jedna bezpańska paczka leży. Oho. A, już odjeżdżamy za minutę. 24, Madzia. 25 będzie na pewno. Ale powiem ci, że ten, że no, na trybie wspomnianym jest o wiele łatwiej, nie? Tak. O. No, kolejny sobie wyłączymy. Jestem, czy zdążę? Zdążysz, jeszcze po jedno wrócisz pewnie. O. A nie, jeszcze mam czas. Ja sobie już stoję, ja już się zmęczyłam. Czy my tu coś jeszcze mamy? Nie. A to stamtąd to nie wiem, czy zdążysz. No. Jak się zakręciłaś? 20 sekund. To. Biegnę, biegnę, biegnę. Jak renifer. Dożyłam. Przez Rosję i Estonię. Ale ładnie się udało, 28. Wow. I no hit? Nie, liche ruchy. Po tylu wielowymiarowych przeprowadzkach smutno mi, że to już prawie koniec. Cóż, jeśli chcemy tu wrócić, to zawsze możemy znowu zgubić szefa. Miło. Oh my God. Dobra, mamy to. Zbierz 4 przedmioty ze strefy końcowej bez ich dostarczania. Nie z nim przebiegnij przez tor tyłem. Ktoś tyłem biegał? Możliwe. My patrzymy, co my robimy. Jak tyłem? My lecimy jak szalone. A może, że nie jechałyśmy liną, tylko przebiegłyśmy od tyłu do przodu? A. O, czekaj, tam jakieś portale chyba będą. Tutut. Madzia pisze SMS-a. To jest ten moment, coś wielkiego, chwila, na którą czekaliście. Tak, tak, wiemy, to ostatni poziom, po nim odbędziemy szefa. Wielki finał, ostateczne odliczanie. Jak długo to jeszcze potrwa? Och, niech się jeszcze chwilę zabawi. Cała enchilada. 24, 14 minut. Czas pro 11. Może być ciekawy. No, ciekawa jestem. Wygląda na to, że są tu wszystkie rzeczy, które zgubiliśmy. Oho. Może mój szczeniak też tu jest? Szczeniak ci się zgubił? Nie, po prostu bardzo chcę mieć jednego. Aha, tak, to prawda, chcę mieć szczeniaka. Boże, Aga, wiesz, co mam zrobić? Co? Ci uciekać w koło. No. Z tego, co ja widzę. I co? Tylko czekaj, to sobie zabierać do siebie mamy? Patrz, tu są jakieś wjeżdżarki, to trzeba gdzieś wrzucać chyba. Jak czekaj, mamy to, i jak ja wezmę... Wrzucić? Idzie to poszło? Mówisz, że tam mamy to wszystko nie, porzucać? Nie wiem, ogólnie nie mam pojęcia, co tu się robi. Tak, patrz, bo patrz. Gdzie to się jedzie? Idzie to pojechało? Dobra, ja widzę już. Nad portalem tak? Masz pudło. Pudła tam wrzucaj, a ja będę te co mamy zabrać, targała, chowała tu. Mamy dostarczyć we właściwe miejsce, kible są po prawej. Dobra. Kłam. Co nie, jeszcze? Nie, mówię, po co są te portale? Tu. Jeszcze jedna lodówa. Dobra, obczaiłyśmy. Trzymaj to, ja jadę. A ty co, zostajesz, chodź. A ty! A co to będzie? Tutaj fotele targamy. Dobra. Ty masz fotel? Mam. Dobra, dawaj.
proszę, fotel. Bo ja też się zaportaluję. To ja tu wsadzam te. Ja też. Będzie o. Aga. Co tam? A flaminga ty nie bierzesz? Właśnie tak zastanawiałam. Czekaj, ja ci zabiorę prezent. Masz prezent z okazji urodzin. Dzięki, Madzia. Proszę. Dobra, jedzie kiwel. Oby nie spadł. Prawie. To trzymaj, po kiego ja cię tam trzymam z tyłu, myślisz? Dobra, czekaj, tu lodówki. Lodówki. No. O nie, flaminga. Potem go weźmiesz jeszcze. Tak. Dobra. No patrz. Idź, że ty... Nie mogę. Boże, ja tu flamingów mamy, czekaj, tu nam nawrzucą. O, niech jedzie z tobą z przodu. Weź tam jeszcze jedną lodówkę masz. Mam. O. Weź, czekaj, bo ja... No tak, jak nie znikło, to weszło. Dobra. O. Mój fotel, oddam. Dobra, ja już tu pilnuję kibli. Dobra, ty pilnuj. Na kiego mnie ten flaming tu? No, żeby tam ci nie było smutno. Dzięki. O nie, flamingi! Jeden postanowił uciec. Skubaniutki. Nie jest mu będzie. A tu co, kible? Tu toalety, no. Dobra. Jedź. No chodź tu. O nie. O. O. Masz jest jeszcze? Tam są dwie. To kible? No, na pierwszym wagonie. Aha, dobra. No nie zostawiaj ich, bo nie wyciągniesz teraz. Dobra, bierz tam tego drugiego, targaj, bo stąd to już my chyba wszystko zabrały. Jadę. O. O, dobra. Nie! Dobra, ten postanowił latać. Zapaść się. Patrz, kolejny gdzieś wam ucieknie zaraz. Matko, ile my tego nazbierały tej? No patrz. Dużo. Dobra, i teraz weź tu wypatrz. U ciebie są. Tak. Pudła. Bierę pudła. Tu jeszcze chyba jakieś, ta. Jeszcze masz tam jeszcze coś? Tam jest z tyłu. Tak, tu. O, dwa są. Za tobą, o tu. Nie w fotel, o to chcę złapać. No czekaj, nie mogę złapać, ręce jakieś mi się wyłączyły. Jezu, nie. Tu jeszcze Madzia schowany za lodówką. Mam. Dobra. E! Nie wiem, czy to już wszystkie? Pudła wszystkie, teraz jedziemy z tymi. Z lodówkami. Dobra. Z fotelem. Wszystkie zebrałyśmy? Nie, jeden tu został, biedny. Dobra, teraz fotele. Bierę. A jeszcze lodówkę mamy tu jedną. No to się zatarga. Ej, dlaczego moje zawsze nie chcą jechać? O. Pojechało. Wszystko? O, jeszcze lodówka. Chyba tak. Jeszcze jedna, dobra. A to takie buty? Tak, ostatnia jest lodówka. Tu była lodówka czy klop? Lodówka. Lodówka, dobra. Wrzucaj. I będzie twoje. O, pojechało. Jej, moc przeprowadzki. To było jak retrospekcja wszystkich przeprowadzek, jakie wykonaliśmy. Całe życie przepłynęło mi przed oczami. Po tym wszystkim ani chybi będzie ci brakować krasnali. Nie chybię, jeśli popracuję nad celnością. Ochła! Tej suchary. Jedź pociągiem tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, umieść każdy karton w jednym wagonie, zabierz flamingi z powrotem do kartonowa. Co? O, jeszcze gdzieś kardzicz wszystkie? Był. Ej, pewnie wszystkie trzeba było zebrać. No tam został na pierwszym tym. Tam, gdzie to były wypadały. Kartony, jeden został. No, widziałam. No patrz, czyli dobry pomysł z tymi flamingami. No. O, patrz. Może ostatnie? Chyba tak. Dobra, jedziemy. Ale które dają? Aha, tam naokoło muszę dojechać. O. The end zone. Udało się, wszystkie zbędne i niezbędne zadania zostały ukończone. Jesteśmy zaskoczeni, że dotarliście tak daleko. Połowę zadań wymyśliliśmy sobie dla zabawy. Dowiedliście swoje wartości i mamy dla was ostatnią przeprowadzkę. Obiecuję, że ostatnią, z ręką na sercu. A gdzie jest nasz szef? Zdawało mi się, że to jego szukamy. Tak, szef, wyleciał mi z głowy. Rozproszyły mnie te błyszczące rzeczy, które przenosiliśmy. Szef czeka na was na linii mety.
O, ciekawe, czyżby przyszła pora na suchary sportowe. Jest na aucie. Oho! Poufne, what? To? Jakieś macki, rurki, matko. Chyba żort. No. No to nieźle. Hej, tutaj, znaleźliście mnie. Zaczynałem się martwić. Utknąłem tutaj i muszę podrapać się po nosie. Padła mi bateria w telefonie i było trochę nudno. Gdzie byliście? Gdzie my nie byliśmy? Podróżowaliśmy do wielu światów. Jeden był zrobiony ze słodyczy. Wnosiliśmy, wynosiliśmy i przenosiliśmy rzeczy. Znaliśmy kilka dawnych pracowników. Zostaliśmy zawodowymi fartowcami. I zaprzyjaźniliśmy się z grupą krasnali. Pomogły nam uporządkować ten bałagan, który narobił komputer. Komputer? Witamy na linii mety. Ostatnie wyzwanie dotyczy wyrównania kołnierzy portalu. Nie mamy pojęcia, dlaczego potrzebujecie do tego swojego szefa, ale pustka ma zawsze rację. Przenieście szefa do końca, wyrównujcie kołnierze i ocalcie wszystkie światy oraz cały wszechświat. Pamiętajcie, żeby nieść mnie odpowiednią stroną do góry. Jestem kruchy. Co? Pozwól, że rozgrzeję najpierw ręce. Dobra, gdzie jest szef? Aha, to jest szef. To. Bo ten chłopiu? Dobra, mam. Pa! Dobra, ale mamy szefa, dawaj szefa. Chodź, targamy. No i co z tym szefem? Idziemy z nim, nie? Gdzie? Czekaj, bo ja nie mogę się przedostać. Ja jestem za grubo po tych kepsach. O, dobra, mam szefa. I co z tym szefem? Dobra. Masz bateryjkę, to co lubimy. Aga, o, help. Nie. Help, obróć. Tylko nie to. Nienawidzę bateryjek. Jest bateryjka. Obróć to tak, żeby się połączyło. O tak, jeszcze ten. Tu. No, o, dobra, bateryjka, nie, bateryjka wyszła, czekaj. Jeszcze teraz w drugą mańkę. Weź tam bateryjkę nastaw. Dobra. Możesz. Poszło. Chodź. A. Czekaj, ja się zbloczyłam, bo się na ciebie gapię. A dalej tu? A dalej idziemy dalej. A, otworzy. Tak, bo on musi pogadać. To wydaje się zbyt wymyślne. Nie mają one technologii portalową. Bez pracy nie ma do końca gry. O matko, ty wiesz, że to musimy omijać, bo nam szefa rozniesie chyba? Co ty gadasz? Nie zmieścimy się we dwie w drzwiach. Oj, bo on jest gruby, ten szef nasz. No nie gadaj, że... No chodź. Omijamy, bo będzie nami rzucało. O, widzisz, co robi? No nie! Idź, dobra, idź, dobra, bo ty prowadzisz, rozumiem. Macie, czekaj. Nie! Nie! Macie! No ej, co ty tu panikujesz? Okazywało, że ja schodam. To? O pani. O Boże, Madzia, na parkury to ja się nie pisałam. A, to. Ale nie, czekaj, stoimy, dobra. No chodź z tym szefem naszym gromotnym. Dobra, ale teraz tak, jak będziemy tu... A, bo to nam jedzie, dobra. A tu? To teraz zostań. Ech, nie? A, widzę, stój tam. Gdzie? A tu? O Jezu, spadłam. Tylko czekaj, weź tam, stój tam, gdzie stoisz. Właś. No? Idź tego szefa, przyciągnij na sam kraniec, wafla. Tu, dobra. Jo. I idziemy dalej z gamoniem. O, dobra. Chciało nam się szefa targać. No biedny szef, no. To ja daleko jeszcze? O matko, teraz coś z portalami będzie. Ale jazda. Jak on gada dużo. No, zwłaszcza jak ja nie czytam, nie? O. Czekaj, to musimy szybkie tudu, bo to spadnie. No. Mówisz? No! Wow! Wiatry tu jeszcze są. Dobra, ja już wiem, czekaj. O Boże. A ty z u góry? Ja jestem u góry. Czekaj, bo patrzę, co to robi. Bo tu wiatry może wyłączać. Nie wiem. No albo. Z... Nie, do portalu raczej nie. To. Dobra, to wyłączę. Ale patrz, teraz wiatry czekaj. Nam robią. Ej, spadłam nie tam, gdzie chciałam. Nie tu chciałam, halo, w drugą mańkę. No bo czekaj, bo ja jak pójdę. Tak, to mnie zwieje. No. Ale patrz, tu można jechać. A, czekaj, o, to patrz. Wyłącz to i szefa ja przetargam. Wyłączyłaś? No pociągnęłam, tak. A co to daje? Dobra, mamy. Dobra, jesteśmy. O, koza!
O, to nie, nie w nas, nie w szefa! Dobra, poszła se. Poszła. Chodź. Czekaj, bo się utknęłyśmy. Czekaj, koza. Koza. O, i na lewo tam dawaj. Nie mogę iść. O. O, tu, bo tu jest furtka. O, o. Dobra. O. Nie, uważaj, bo nam dotknie. No to co? A. O, o, kozioł! Dobra, czekaj, bo ja patrzę, którędy ja tu mam... Dobra, bo my będziemy musiały wskoczyć tu, wiesz? Ej, koza! Ale nie da się go tu, tędy. No tu dołem idź. O, dołem. Jo! Czekaj, bo wszystkie kozy się sfiksowały na mnie. Dobra, ci... Tu nie. Chyba nie da rady? Tu. No tu dołem, tu, tu o tu. O, a to kozy mają nam pomóc i to porozwalać. No tak. Dobra, ciągnij tego szefa. Dobra, ciągnij. Jedziemy. Tu. Teraz tutaj na górę. Co? Uderzyło mnie. O, kozy złapałam! Dobra, jedziemy, jedziemy. Tu, tu, tu. O, i teraz... Chodź. Przestań mnie tłuc. Koza, dziwna, chodź. O, tu... Dobra, rozbiłam. No, tutaj krzywo, tak. Chodź dołem. O. Jedziemy. Wow! Uderzyło mnie. I ci będzie. Oj! To! Dobra, mamy szefa, chodź! Takie jakieś dziwne. Co to tu? No, weź tego szefa za ramię. O, tu. O! Dałem napis, co tu pisze? Że spadamy niżej, o. A. Matka, a tu? Co tu się wyczynia? What the hell? Czemu nami lata? No nie wiem, w sumie gdzie my mamy dojść, ale dobrze się idzie, nie? Dawaj w lewo, o tu, 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 tu. No. Dobra, nie jesteśmy. O! Tak, bardzo dobrze sobie radzimy. Patrz, już finał! Już jest, tu, tu, tu! To i pajeribol. Już prawie nie mam nosa, biedny szef. Jesteśmy. Jej! Teraz nam rybol. Jeszcze jeden, nie mogę się doczekać powrotu do kartonowa. Zapomniałem nakarmić moją złotą rybkę, a to mi przypomina, że nie nakarmiłem złotych rybek. Oho. Czy my tutaj coś mamy robić wybitnego? Czy po prostu jedziemy? Nie wiem. Może taka, wiesz... miła przejażdżka tylko. Uhu! Dobra, jest barierka, czyli jesteśmy tu teoretycznie bezpieczne, tak? Tak. Tu mamy wysiąść? No tak, tu na to nas wysadzają. I tu jest chyba finish. Udało się, wysiadamy. O! Proszę. Ja! Przepraszam, się przestraszyłam. Jezu! O, jest! Głośne to było. Dzięki szybkiemu myśleniu, gładkich ruchom i umiejętności obrócenia wszystkiego w suchar, kołnierze portalu są teraz wyrównane. Udało się uniknąć poważnej katastrofy w wielu wymiarach, a takosy na kolację nadal aktualne. Nie wiem, dlaczego ciągle musimy ratować świat, ale naprawdę nie ma takiego problemu, którego by nie rozwiązała przeprowadzka. Niektórzy bohaterowie noszą peleryny, inni zwijają peleryny w kulkę i nimi rzucają. Tak, właśnie straciliśmy kontakt z fabryką peleryn. Zlikwidowaliśmy też kartę stałego klienta waszego szefa w Elektrokrasnalu, więc nie możecie zamówić kolejnego komputera. A co z trzecią gwarancją na stary? Niestety, to przepadło w pustce. Możecie teraz spokojnie wrócić do kartonowa. Po prostu skorzystajcie z tego portalu. A, Kadzia, teraz widzisz, co tam jest? Otworzy. Ten kibel z kupą? Na lewo? Tak. Był? Serio? Mamy też dla was specjalną niespodziankę w kartonowie. O, ciekawe, co to jest. Jeśli nie dotyczy kosów, sprawa skończy się rozczarowaniem i głodem. Dobra, bier szefa i ho. Ej, ja chcę z szefem, ja chcę z szefem, ja bez szefa nie idę. Dobra, idziemy. Chyba się nie da. Szef zostaje. Tak. Hej, chwilę! Cóż, niezręcznie się czuję. Gdzie się wszyscy podzieli? Czy to działa na głos? Dobra, Poltar, zabierz mnie do kartonowa. A, no proszę. Wii! Wii! Udało się! Nie spodziewałam się. Udało się wam, musimy się przyznać. Regulamin Krasnali tak naprawdę nie istnieje, chcieliśmy tylko zobaczyć, jak daleko się posuniecie. A portale nawet nie mają kołnierzy, po prostu lubimy to słowo. Kołnierz. Zaraz, to już koniec? Wszystko mnie ominęło. Dziwnie się czuję, nie ma na co narzekać. Lepiej pójdę znaleźć jakąś sekwencję komentarzy w sieci. Tak czy inaczej, mianujemy was honorowymi krasnalami technicznymi. Mamy nawet takie smycze na szyję w waszym rozmiarze, ale chyba jednak pomyliliśmy rozmiary. Myśleliśmy, że są w stopach, a to były metry. Ach, dzięki, co za zaszczyt. I kosztowały tylko 49,95 za sztukę plus wysyłka. Wyślemy wam fakturę.
Wiedziałem, że wam się uda. Dobra wiadomość jest taka, że skoro portale są naprawione, to mamy teraz 3 razy więcej pracy i możemy dostać zapłatę w słodyczach magicznej fasoli i futurystycznych gadżetach. Ale mam też 3 razy więcej skarg i zażaleń. Wiecie, ile kosztuje naprawa magicznego portalu? Nie mam też pojęcia, jak usuniemy smród krakena z ciężarówki. Dogadywałem się z innymi szefami, że nasz świat będzie dalej wykonywać całą pracę, a oni będą sobie wypoczywać i grać w wodnego minigolfa z manatami. Juhu, nie mogę się doczekać powrotu do pracy. Dobra, koniec imprezy. Zanieście ten smycz do magazynu i wracamy do roboty. Okna same się nie powybijają. Oho. Uwielbiałam wybijać okna. O! Co tu spadło? A tutaj to mamy zatargać, wier. Po to? A, no, a to ta. O! A. Ukończ wszystkie poziomy, super! Udało się nam. Oh my god. Pięknie. Co to, finito? Finito? Tak, tak, już koniec. Na 3 odcinki to mówiłam, że koniec, a tutaj jeszcze dali nam pustkę. Tak. Jak ty fajnie w ogóle na masce siedzisz, że w kartonie. Tak. I szef tam lata z tyłu na pace. Biedny szef. Powiem ci, że ta gra akurat, no... Wydaje mi się, że była o wiele bardziej tak stonowana, że te poziomy były równe, nie? Tak, że nie było, tak, to tak. Znaczy były też trudne poziomy, można było ten tryb łatwy włączyć, ale jakoś nie było tak, że w pewnym momencie my miałyśmy tego dość, bo było za trudno, nie? No baterinki może, ale you know. Dałyśmy radę, wszystkie poziomy przeszłyśmy, więc było tak, super. Tak. No. Dobrze, kochani, więc na tym kończymy tą serię. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie jej. Ze mną była Aga. Byłam. I byłam sobie ja, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa.